Nasi nauczyciele mają tyle serca dla nas i my też odpłacamy im sercem. Nasi nauczyciele nas kochają, my ich też. Dziękujemy za wszystko, czym nas szkoła obdarza.
i życzymy pomyślności i chcemy coraz mocniej myśli swoje rozżarzać, żebyśmy wszystko to, czego nas uczycie, zapamiętali i do serc swoich wzięli i żebyśmy nie zawiedli pokładanych w nas nadziei. Grzegorzowi Koziołowi, wójtowi gminy Tarnów, za życzliwość i troskę o naszą placówkę, której stulecie mogliśmy wspólnie świętować. Szczególne podziękowania składam za tak piękną salę gimnastyczną, w której po raz pierwszy mogliśmy się spotkać. Serdeczne podziękowania składam również szanownym gościom za przybycie na czele z księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem, a także wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i pomagają prowadzić placówkę, a mianowicie pracownikom Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów na czele z panią Anią Pieczarką, działowi inwestycji z Gminy Tarnów, księdzu proboszczowi Wiesławowi Czaj, sołtysowi Antoniemu Batce, radnym z Błonia panu Adamowi Kadlowi i Stanisławowi Staradowi, rodzicom, mieszkańcom, dzięki którym mogliśmy przygotować salę pamięci oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękowania kieruję również pod adresem pana Tomasza Madei, właściciela firmy, która wykonała salę, a także kierownika pana Łukasza Mądza. Dziękuję również prowadzącemu panu Piotrowi Pawlinie. Niech dowodem naszej wdzięczności będą te symboliczne róże stojące po dwóch stronach kosza, które otrzymają państwo za chwilę z naszych rąk. Z rąk dzieci. Na tym chcieliśmy zakończyć tę podniosłą uroczystość. Wszystkim zaproszonym gościom dziękuję i zapraszam do zwiedzenia naszej szkoły. Dziękuję bardzo.